Dowiedzieliśmy się od posła Mularczyka, że nawet posła w tym folwarku potraktowano jak potraktowano. Petycję składał do ochrony. Spotykacie się z tym na co dzień. Co na ten temat może pan powie? No generalnie w zakładzie Fiat Auto Poland w Tychach, czyli grupa Fiata, można powiedzieć, w Polsce nie przestrzega dialogu. Pan poseł także dzisiaj się przekonał, że niestety nie ma dialogu i nie ma chęci do podjęcia tego dialogu. Składaliśmy petycję, którą niestety musieliśmy złożyć w ochronie, czyli osoby, które zarządzają tutaj ochroną zakładu pracy, przyjęły z rąk pana posła petycję. Dyrekcja po prostu zakopała głowy w piasek, tak bym to sfinalizował. Czyli nikt do was tak naprawdę nie wyszedł? Generalnie nie wyszedł, jak i zarówno nie wychodzi. Z racji tej jest ten spór zbiorowy, który trwa już prawie półtora roku. I jest naprawdę sytuacja bardzo patowa, bo tutaj nie chodzi o finanse. Finanse można rozmawiać o finansach, można w różny sposób, można iść na kompromisy. Tutaj chodzi o dialog i o przestrzeganie swobód obywatelskich w Polsce. A grupa Fiata, która tutaj się ulokowała w Polsce, tego dialogu i praw pracowniczych nie przestrzega. Myślę, że chodzi również o godność polskiego obywatela, polskiego pracownika, który jest traktowany nie tylko w tym miejscu, ale i na całym świecie jako taka naprawdę darmowa siła robocza. No, jeśli chodzi o godność pracowniczą, no to mamy tutaj przykład i dowód tego, że też tej godności nie przestrzega grupa Fiata z racji tej, że pozew za pozwem trafia do tyskiego sądu. No, Bóg nad tym czuwa z racji tej, że te pozwy wszystkie są finalizowane jako wygrane. Na obecną chwilę, z tego co wiem, nie przegrał jeszcze żaden pracownik w sądzie z grupą Fiata tutaj w Polsce i w Tychach. No, sfinalizowałbym także tą wypowiedź tak, że sprawiedliwość zawsze zwycięży. Pracownicy, którzy ten zakład budują ciężką pracą na co dzień, zaniedbując przede wszystkim własne rodziny, wygrywają. Sprawiedliwość zawsze zwycięży. Nowy Ekran jest z wami. Zapraszamy do publikacji, do wypowiedzi, a także do informacji nas, dziennikarzy, żebyśmy mogli wam w tej walce towarzyszyć. Dziękujemy bardzo i na pewno będziemy o tym pamiętali. Wspieracie nas nie tylko i wyłącznie poprzez wizję audio, tutaj teraz mamy okazję, ale jak i zarówno artykuły, które tam się pojawiają na temat grupy Fiata w Polsce, też są eksponowane dość poważnie i czytalne. Także dziękujemy bardzo za to. My również dziękujemy i dziękujemy. Powodzenia życzymy.